To czy jadąc w piątek na galę kuriera lubelskiego myślałaś, że wrócisz do domu z tak wspaniałą statuetką za zajęcie 10 miejsca w plebiscycie na sportowca roku? Nie, jadąc na galę w ogóle nie spodziewałam się, że zajmę, że zostanę w ogóle wyróżniona i to, że na gali zostałam wyróżniona, zajęłam 10 miejsce, to naprawdę było coś fajnego. I na pewno zachęca to jeszcze do większej pracy. Także jeszcze raz dziękuję za tą piękną statuetkę i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Wiem, że galę, całą ceremonię prowadził redaktor Polsat Sport Marcin Feddek. I wiem, że rozmawialiście po zakończeniu całej ceremonii. No, czy możesz nam powiedzieć, o czym rozmawialiście i jak przebiegło wasze spotkanie takie już zakulisowe? Schodząc ze sceny, Marcin Feddek szepnął słówko, że chciałby ze mną jeszcze porozmawiać, zamienić parę zdań i powiedział, że przyjdzie na górę, dotrzymał obietnicy, przyszedł wraz ze swoją książką i gdzieś tam zadedykował ją specjalnie dla mnie, także to było mega miłe uczucie i taka otucha dla mnie, dodał mi takiej otuchy większej jeszcze jeśli chodzi o całą tą galę, bo poczułam się naprawdę wyjątkowo i zamienił parę fajnych zdań, które gdzieś na pewno napędzają mnie do jeszcze większej pracy. Szepnął gdzieś, że oglądał moje filmiki na YouTube, oglądał mojego fanpage'a facebookowego i jest powiedział, że jest pod wrażeniem mojej gry i oby tak dalej, że trzyma za mnie kciuki, że wierzy, że kiedyś zajdę daleko i trzyma za to kciuki mocno. No i powiedział, że jeśli właśnie mam w planach gdzieś granie na najwyższym poziomie, to na pewno ta książka mi też w tym pomoże. Także jestem pełna podziwu i już nie mogę się doczekać, aż przeczytam tą książkę i zdam relację. Mhm. A ogólnie sama wiadomość o wyjeździe na galę kuriera zrobiła jakieś wrażenie, czy po prostu przyjechać to jako coś zupełnie normalnego i jedziemy i tyle, no. Dancing i to wszystko. Nie, no na pewno to jest fajne uczucie i samo to wyróżnienie, że dostałam nominację, tak? Ja bym tam, no tu wspominałam, że nie spodziewałam się, że wygram cokolwiek, więc samo to zaproszenie, sama nominacja już była dla mnie czymś fajnym i na pewno to było mega uczucie, ale gdzieś nie podchodzę do tego tak, że o kurczę, wow, fajnie, gdyby nie to, to nie wiem, załamałabym się, tak? Po prostu jestem na gali i to jest fajne uczucie, bo też między innymi dlatego to wszystko się osiąga, żeby gdzieś się na takich galach się pojawić i to jest fajne uczucie też poznawać takich fajnych ludzi nowych i to jest na pewno dla mnie mega przeżycie. A jak Ci się podobała sama gala, tak już oprócz tej nominacji, oprócz tej nagrody, tak? Sama organizacja, sposób przedstawienia, tam hotel, w którym to się wszystko odbywało. Sama gala, oczywiście pomijając ten wstęp główny, czyli nominacje i to wszystko było na wysokim poziomie, samo zaproszenie, przybycie Marcina Feddka i to jak on był przygotowany zrobiło na mnie ogromne wrażenie. A pomijając już tę część oficjalną, oczywiście wszystko było przygotowane z klasą i tańce, jeśli chodzi o jedzenie, o wystrój sali i ten hotel, to było naprawdę wszystko na bardzo wysokim poziomie. I mogę tutaj zdradzić, że z moim partnerem Kubą zatańczyliśmy aż trzy tańce. Dosłownie trwały one może, nie wiem, z 4 minuty, ale w te 4 minuty na pewno byliśmy królami parkietu, także jak będzie jeszcze okazja, to na pewno się wybierzemy. No i teraz może słowo, nie wiem, o tej nagrodzie dla drużyny roku, no bo o ile tak z mojej perspektywy patrząc, no to ta 10 miejsce w plebiscycie na sportowca roku nie jest jakimś tam zaskoczeniem ogromnym, znaczy w sensie, że w ogóle dostałaś takie jakieś miejsce, o tyle ta nagroda dla drużyny roku, no dla mnie to było takie większe wow, że jednak też dotrze do wyróżnił nas jako drużynę, nie? Wyróżnienie dla drużyny to w ogóle było coś niesamowitego, bo nawet nie pomyśleliśmy o tym, jadąc na tą galę w samochodzie, nie myśleliśmy o tym, że my to zdobędziemy, tak? Zostaliśmy nominowani i dostaliśmy nagrodę jako jedna z trzech drużyn i w ogóle siedzieliśmy przy stoliku razem z trenerem, jego żoną i oczywiście z Jakubem, gdy było mówione, kto zdobędzie i nagle Górnik Łęczna, my wszyscy taka cisza, no dobrze, no Górnik Łęczna. Myśleliśmy na początku, że to chodzi o facetów, ale na końcu Marcin dodał drużyna kobiet. I my po prostu stanęliśmy
z niedowierzaniem, bo to było coś na pewno niesamowitego, że my jako kobiety jesteśmy pierwszy raz nominowane w ogóle w kategorii, jeśli chodzi o cały ten plebiscyt i od razu wygrywamy go, tak? Także to było na pewno super uczucie i będąc na tej gali czułam się niesamowicie, bo byłam częścią tej drużyny, jestem częścią tej drużyny i ja mogłam tam być i słuchać słów, które później trener na środku sali mówił. A tak na koniec chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować, przede wszystkim moim wszystkim trenerom, z którymi współpracuję, bo bez nich nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam, także tej pięknej statuetki bym nie miała. Oczywiście mojej drużynie, bo ona jest dla mnie najważniejsza i to dzięki niej jestem tu, gdzie jestem. Oczywiście wszystkim moim kibicom, wszystkim fanom i tym takim fanom, którzy są naprawdę, że tak powiem, szaleni na punkcie moim, czy też mojej drużyny. Pewnie wie, wszyscy, niektórzy wiedzą, o kim mówię. Anita, pozdrawiam Cię i dziękuję bardzo za wszystkie głosy. Jeszcze raz wszystkim pozdrawiam i do usłyszenia.